Szpiegl.pl, cześć. Dziś krótko o szpiegostwie gospodarczym, a także o nadużyciach i o korupcji. Zanim jednak zacznę, chciałbym serdecznie zaprosić Was na social media, tam jesteśmy aktywni, Facebook, Instagram. Subskrybujcie, wciskajcie dzwoneczki, a teraz zaczynamy. Przeciwdziałanie nadużyciom. Mówiliśmy ostatnio o osłonie kontrwywiadowczej. Jednym z jej celów jest rozpoznawanie i zbieranie dowodów na nielojalność oraz przestępstwa popełniane przez pracowników, osoby zarządzające i właścicieli firmy, a także kooperantów działających na szkodę firmy. Zacznijmy od tego, że skala nadużyć gospodarczych ma tendencję rosnącą. Oznacza to, że przestępczość gospodarcza w Polsce ma się nie tylko dobrze, ale i coraz lepiej. Kto okrada firmy? Trochę statystyki. Plus minus firmę okradają po połowie osoby spoza firmy oraz i tu w większości pracownicy. Z pracowników zaś ponad połowa to kadra zarządzająca wszystkich szczebli, a także specjaliści pracujący w firmie co najmniej od 3 lat. Takie są statystyki. Jeszcze jedno. Połowa wszystkich wykrytych dotychczas nadużyć zgłaszana jest przez sygnalistów. Jakie to są nadużycia? Różne. Kradzież majątku i pieniędzy firmy, nadużycia podatkowe i transakcyjne. Czasami nadużycia podatkowe wynikają z działań świadomych, zaplanowanych, czasem jednak z działań fiskusa i wadliwych interpretacji podatkowych. Łapownictwo i korupcja, nieetyczne prowadzenie biznesu oraz konflikty interesów, czyli szpiegostwo gospodarcze oraz działalność kretów w firmie oraz cyberprzestępczość. Jak widać, należy regularnie przeprowadzać oceny ryzyka nadużyć. Zapobieganie korupcji. Problem korupcji najczęściej pojawia się przy okazji organizowanych przetargów. Jest to zjawisko niebezpieczne i trudne do wykrycia. Kiedy jednak zostaje wykryte, staje się niezwykle kosztowne i finansowo, i wizerunkowo. Mimo tego, chcąc uzyskać cenny kontrakt, firmy często posuwają się do łapówkarstwa, pieniędzy, wyjazdów, kosztownych prezentów, wzajemnych usług. Zasada zawsze pozostaje ta sama – łapownictwo. Korupcja gospodarcza polega bowiem na wręczaniu i przyjmowaniu korzyści majątkowych, osobistych albo na ich obietnicy, zmierzających do wywarcia wpływu na działalność gospodarczą. Pod pojęciem korupcji gospodarczej rozumiemy w szczególności korupcję urzędniczą i menedżerską. Nie będę tutaj analizował pojęć prawnych. Ważne jest, że w dzisiejszych czasach, aktualnie, korupcja jest zjawiskiem często występującym w rzeczywistości biznesowej. Jest ścigana przez prawo i powołane do tego organa. Z tego też powodu ryzyko jej wykrycia jest bardzo wysokie. W przypadku wykrycia, już o tym mówiłem, jest kosztowna. Finansowo, wizerunkowo, chodzi także o tymczasowe aresztowania i kary więzienia, które mają miejsce. Często realizowana jest bez wiedzy najwyższego kierownictwa w celu realizacji na przykład targetów. A to dodatkowo zwiększa koszt wizerunkowy firmy. Chodzi mi tu o percepcję kierownictwa firmy i właścicieli. Do powyższego dochodzi jeszcze problem odpowiedzialności firmy jako podmiotu zbiorowego za przestępstwa korupcyjne. I w ramach bezpieczeństwa biznesu wykrywa się ją i zwalcza za pośrednictwem systemu przeciwdziałania korupcji w oparciu o międzynarodową normę ISO 37001. I przechodzimy do clou, czyli zwalczania szpiegostwa gospodarczego. Głównym celem osłony kontrwywiadowczej
jest niedopuszczenie do niekontrolowanego wyprowadzenia z firmy informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa lub informacji niejawnych, mogących zagrozić jego pozycji rynkowej, zarówno w sytuacji bieżących działań, jak i w przyszłości. Wszelkie działania, które zmierzają do takiego niekontrolowanego wyprowadzenia informacji, nazywane są właśnie szpiegostwem gospodarczym i nie mają one nic wspólnego z wywiadem w biznesie. Nie ma bowiem czegoś takiego jak szary wywiad, czarny wywiad. Jeżeli chodzi o wywiad w biznesie i tylko o tą sferę, istnieje tylko wywiad biały. Osłona kontrwywiadowcza służy wykrywaniu i przeciwdziałaniu szpiegostwu gospodarczemu. Szpiegostwo zawsze zakłada istnienie kogoś na zewnątrz firmy. Kogoś, kto różnymi sposobami próbuje wejść w posiadanie tajemnic przedsiębiorstwa lub dokonać sabotażu w celu ograniczenia możliwości działania biznesu, spowolnienia tej działalności lub całkowitego zaprzestania działalności. Nie każde takie działanie będzie jednak szpiegostwem. Różnego rodzaju nieautoryzowany dostęp może być bowiem dokonywany nie tylko przez szpiegów gospodarczych, ale i przez inne osoby, przełożonych w ramach monitorowania pracowników, przez policję w ramach działań prowadzonych przez organa ścigania, przez prywatnych detektywów i konsultantów w ramach tzw. prywatnych śledztw, przez agencję wywiadu państwowego, czyli zbieranie informacji wywiadowczych, przez przestępców w różnych celach kryminalnych, sygnalistów, czyli pracowników firmy informujących o nieprawidłowościach, które zaistniały w firmie, oraz przez przyjaciół i rodzinę, choć chroń przed takimi przyjaciółmi i rodzinę, zwykle w sprawach prywatnych. Jakiego typu działania będące szpiegostwem gospodarczym podlegają rozpoznawaniu w ramach osłony kontrwywiadowczej? Archeologia śmietnikowa, czyli przeciwdziałanie grzebaniu w śmieciach firmy. Stosowanie obserwacji przez kogoś z zewnątrz wobec pracowników kierownictwa właścicieli. Prowadzenie rozpoznania przez osoby z zewnątrz pod fałszywą flagą. Tu zaznaczam, że to nie jest to samo, co tajemniczy klient czy tajemniczy pracownik, gdy osoby z zewnątrz dokonują działań pod fałszywą flagą tak naprawdę, ale na zlecenie kierownictwa firmy. Działaniem takim, które podlega rozpoznaniu w ramach osłony kontrwywiadowczej, jest chociażby fałszywa rekrutacja prowadzona przez jakąś firmę zewnętrzną. Fałszywa dlatego, że ma pozory legalne, ale w rzeczywistości nigdy, nigdzie nikogo nie chcą zatrudnić, a jedyne czego chcą, to wyciągnąć informacje o pracownikach naszej firmy. Werbowanie agentów, werbowanie źródeł osobowych przez źródła z zewnątrz, przez osoby z zewnątrz. Wykorzystywanie pracowników, które dobrowolnie udzielają informacji, czy mają zbyt długi jęzor, na przykład podczas owej fałszywej rekrutacji, ale nie tylko, bo chociażby przy wódeczce. Potajemne wejścia, włamania, kradzieże, napady i stąd na przykład cały dział związanych z organizowaniem bezpieczeństwa podróży. Podsłuchy oraz aplikacje szpiegujące telefony komórkowe. Dezinformacja, na przykład wojny spamowe. Ataki socjotechniczne, wykorzystywanie słabości, na przykład uczuć. Rozpoznaniu podlega również sabotaż pracowniczy. To pokazuje skalę problemu przy określeniu, czy mamy do czynienia ze szpiegostwem gospodarczym, czy może z jakimś innym zdarzeniem, czasami zupełnie niefortunnym. W tym odcinku byłoby na tyle. Na tym zakończyłbym omawianie działu bezpieczeństwa biznesu w ramach koncepcji CSI, wywiadu bezpieczeństwa biznesu. Cześć!